Szczęść Boże. Mińsk, Warszawa, wspólna sprawa. Polska i Białoruś. Dwa państwa, których istnienie wzajemnie warunkuje się. Taką tezę stawiam nie od dziś. Odsyłam tych z Państwa, którzy mieliby cierpliwość po tej pogadance sięgnąć do krótkiej lektury. Odsyłam do tekstu pod tytułem Białoruski klucz do polskiej geopolityki. Myślę, że z żadnym z krajów, z którymi Polska sąsiaduje, nie łączą nas porównywalne więzi. Myślę, że jako sieroty po Wielkiej Rzeczypospolitej obojga narodów powinniśmy już, bo czas najwyższy, dobrze to rozumieć. Tu w Polsce Białoruś służyła przez lata, przez dekady post-PRL-owskiej propagandy za dyżurnego chłopca do bicia. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka był pokazywany w naszych reżimowych telewizjach wyłącznie po to, żeby z niego szydzić, żeby sobie głupio poprawiać samopoczucie tą Białorusią. To się nawet u nas zleksykalizowało. Ja jeszcze bodaj w ostatnich tygodniach słyszałem to z trybuny sejmowej. Nie róbcie nam tu drugiej Białorusi. No tak mogą mówić tylko ludzie, którzy pewnie za Bóg w ostatnich latach, w ostatnich dekadach nie wyjeżdżali, więc kompletnie nie wiedzą, o czym mówią. A tymczasem nasze istnienie wzajemnie się warunkuje. Dlaczego? No bo taki jest przecież testament Katarzyny Wielkiej i Fryderyka, również na nasze utrapienie wielkim nazywanego, żeby między Berlinem a Moskwą nie było żadnej innej stolicy. To jest ich testament. No, wtedy oczywiście to nie była Moskwa, tylko Petersburg, ale Państwo rozumiecie, o jaką zasadę geopolityczną i jaką tendencję imperialną tutaj chodzi. Rzeczywiście i dziś, jeśli Mińsk padnie, to i Warszawa długo się nie utrzyma. I odwrotnie, jeśli w Warszawie miałoby nam się dać we znaki jakieś tendencje do przesuwania granic stref wpływów w Europie Środkowej, to i w Mińsku skończą się marzenia, jeśli tam jeszcze ktoś je żywi, marzenia o suwerenności. W Mińsku może jest mniej marzycieli niż u nas w Polsce, ale za to polityka realna lepiej stoi, paradoksalnie na wyższym poziomie. To jak lawiruje Mińsk między Berlinem, Brukselą, a Moskwą, Waszyngtonem, Tel Awiwem, Pekinem, to nie jeden raz zdążyło wzbudzić moją zazdrość głęboką w ostatnich latach i w ostatnich dekadach. Paradoksalnie to Mińsk jest swobodniejszym graczem w tej bardzo trudnej grze politycznej. A 9 sierpnia odbędą się tam wybory. I ja wiem, że Aleksandra Łukaszenki naprawdę bardzo wielu ludzi ma szczerze dość. Bardzo wielu jest i coraz więcej ludzi, którzy wyobrażają sobie, że wszystko lepsze od kontynuacji tej niekończącej się prezydentury. Wiem, że sam główny zainteresowany przecież pogrywa nieczysto, bo jego ludzie zrobili wiele, a może wszystko, żeby po prostu wykosić w przedbiegach jakąkolwiek konkurencję. Ale też z drugiej strony ta konkurencja, no cóż, nie odmawiając nikomu szczerości i
i najlepszych zamiarów za plecami tej konkurencji z jednej strony właśnie Moskwa dyszy, a z drugiej strony Eurokołchoz zaprasza. Tak źle i tak niedobrze. Wybór między dżumą a cholerą. Ostatnio z Mińska poszły bardzo dobitne komunikaty właśnie w stronę Moskwy, kiedy to rozeszły się plotki o pogorszeniu się stanu zdrowia Aleksandra Łukaszenki, to jego rzeczniczka w stronę Moskwy wskazała oskarżycielskim palcem i powiedziała: lepiej tam u siebie, martwcie się o zdrowie. No, nie jest to język dyplomacji i myślę, że to też nie jest żadna ustawka, że tutaj rzeczywiście Mińsk walczy o geopolityczne przetrwanie. Ledwie te plotki o nagłej zapaści sercowej czy wylewie, ledwie te plotki się rozeszły, to słyszymy, że zdemaskowano i ujęto na Białorusi przedstawicieli tak zwanej grupy Wagnera, czyli rosyjskich kondotierów, którzy wcześniej zasłużyli się w wojnie na Ukrainie. Reprezentowali tam rosyjskie interesy imperialne i oto teraz Mińsk komunikuje, że tych wojaków przearesztowano w jednym spod mińskich kurortów. Jak zostali zdemaskowani, co wzbudziło podejrzliwość obsługi hotelowej, a no to, że jak na Rosjan jakoś dziwnie mało pili i nie dość hucznie imprezowali. Trzeba uważać, muszą wszyscy uważać, musi władza białoruska, na to, żeby jej tam jakiegoś Majdanu nie rozkręcili. A chętnych jest sporo. My nie powinniśmy spokojnie się temu przypatrywać, bo powtarzam, jeśli Mińsk padnie, to i Warszawa się nie utrzyma. Mówiłem o tym przy innej okazji, jak niebezpieczne jest to lato i potencjalnie śmiertelnie niebezpieczna ta jesień 2020 roku. Właśnie w widełkach czasowych między wyborami prezydenckimi na Białorusi 9 sierpnia, a wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. 3 bodajże listopada. To jest ten okres, w którym wszystko może się przytrafić. I Białoruś, pamiętajmy o tym, szanowni państwo, to jedyny kraj z sąsiadujących z nami, z sąsiadujących z Polską w jej obecnych granicach, wyznaczonych nie przez samych Polaków przecież. Białoruś to jedyny kraj, z którym my historycznie nie mamy żadnej kosy, że tak powiem, sięgając do języka kibiców. Nie mamy żadnego atawistycznego, stałego, nieusuwalnego konfliktu. Mamy ten konflikt, nie ukrywajmy tego, wmontowany genetycznie w nowożytną, nowoczesną historię Litwinów, Ukraińców, ba, nawet Czechów, Niemców, to oczywiste, Rosjan, jasna sprawa. Mamy tę kosę z wszystkimi, tylko nie z Białorusinami. Słowaków tutaj pominę, chociaż przecież i oni wzięli udział w inwazji 1939 roku. Mało kto o tym pamięta, kiedy weszli do nas Niemcy, to zanim jeszcze Sowiety wkroczyły, Słowacy brali udział w tej wojnie po niemieckiej, rzecz jasna, stronie. Z Litwinami mamy doły ponarskie, z Rosjanami mamy doły katyńskie, z Ukraińcami wiadomo, mamy piekło Wołynia i nie tylko Wołynia, bo ludobójstwo ukraińskie na Polakach dokonywane było na znacznie szerszą skalę w czasie i w przestrzeni. A z Białorusinami, szanowni państwo, my nie mamy
żadnego momentu, który by nas wzajemnie antagonizował. Oczywiście mamy sowietyzm i postsowietyzm, który daje się we znaki. Oczywiście, że armia białoruska jest operacyjnie zintegrowana z armią rosyjską, ale właśnie i po tej, i po tamtej stronie granicy na Bugu są bazy obcych wojsk. Nie wynośmy się ponad Białorusinów, bo patrzmy lepiej, jakie sami mamy problemy z brakiem pełnej kontroli nad własnym terytorium. Westchnijmy w modlitwie 9 sierpnia, kiedy na Białorusi dokonywać się będzie akt głosowania. Nie szydźmy z naszych sąsiadów, bo jesteśmy na dobre i na złe geopolitycznie złączeni na tym środkowoeuropejskim obszarze i gdyby na Białorusi miał dokonać się przewrót, gdyby 9 sierpnia lub też nad ranem 10 jego ekscelencja Aleksander Łukaszenka wraz z najbliższym otoczeniem miał na pokładzie jakiegoś szybko startującego z mińskiego lotniska samolotu udać się w stronę, jak to niektórzy wręcz przewidują, na przykład Emiratów Arabskich, albo też prosić o azyl w którejś, naprawdę nie wiem, której z ambasad na terenie własnej stolicy, to byłby to dzień tragedii geopolitycznej, tragedii także i dla nas Polaków. I mówię to będąc w pełni świadomym, że na Białorusi prezydentura, niekończąca się prezydentura Aleksandra Łukaszenki zdążyła się już naprawdę nie tylko znudzić, ale też i dać we znaki wielu ludziom, którzy tam za próbę aktywnego włączenia się w życie polityczne ponoszą konsekwencje znacznie bardziej dotkliwe niż na przykład przycinanie zasięgów w internecie. Mam na myśli izolację, więzienie. To nic dobrego i nic pięknego. Ale miejmy świadomość, że Białoruś pod nowymi rządami będzie na krótszej smyczy. Na krótszej smyczy, a może na kilku smyczach naraz. Paradoksalnie to Białoruś urosła w ostatnich dekadach, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich lat, od rozpętania Majdanu Kijowskiego, od wojny ukraińskiej. Białoruś urosła do rangi głównego elementu stabilizującego Międzymorze Bałtycko-Adriatycko-Czarnomorskie. I dlatego nie ucieszyłem się, kiedy w ostatnich tygodniach w Warszawie reklamowano Trójkąt Lubelski, nawiązujący w dość pokraczny sposób do historii Unii Lubelskiej. Pan minister Czaputowicz ogłosił, że tam właśnie w Lublinie zacieśniamy porozumienie z Litwinami i Ukraińcami. My mamy już takie jednostki wojskowe wspólne, polsko-litewsko-ukraińskie. Jakoś nie przeszkadza w tym fakt kultywowania przez naszych ukraińskich sojuszników tradycji banderowskich, także i w obrębie tej jednostki. To jest smutne, ten Trójkąt Lubelski, bo wszelkie koncepcje
geopolityczne, snute na użytek Europy Środkowej, ale z wyłączeniem Białorusi, są koncepcjami poronionymi. Są koncepcjami z całą pewnością nierealizującymi polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu. I znowu muszę powiedzieć, że wiem przecież, jak marnie to wygląda z perspektywy niejednego Polaka na Białorusi, że na przykład liczba szkół polskich na Litwie i na Białorusi miażdżąco na niekorzyść dialogu polsko-białoruskiego. Ale to nie zmienia faktu, że Litwa jest państwem, jest projektem bismarckowskim, antypolskim genetycznie. To nie zmienia faktu, że Ukraina jest państwem zbankrutowanym i właśnie samoistnienie państwa ukraińskiego jest tak dalece iluzoryczne, że jakiekolwiek rachuby, a do dziś niektórzy upierają się takie rachuby prowadzić, wedle których rzekomo samoistnienie Ukrainy miałoby warunkować niepodległość Polski. No, to są jakieś urojenia, postgiedrojciowskie urojenia. Warto byłoby się z nimi rozstać. To nie Ukraina, nie Litwa, właśnie Białoruś. Białoruś jest elementem, którego wytrącenie z układanki spowodować musi załamanie, katastrofę także i państwowości polskiej w jej obecnych granicach. Warto pamiętać, że o paradoksie to na Białorusi właśnie w latach 90. byli tacy ludzie, którzy wprost, bezpośrednio nawiązywali do tradycji wielkiej pierwszej Rzeczypospolitej obojga narodów. Nie było takich ludzi u nas w Polsce. W każdym razie nie przypominam sobie, że na ulicznych demonstracjach pojawiali się jacyś patrioci w kontuszach. A tak było, to się zdarzało na Białorusi właśnie. Więc jeśli rozumiemy, że Polska w jej obecnym kształcie nie ma przyszłości, że ta przyszłość dla nas wszystkich, także i dla Litwinów, dla Ukraińców, dla Węgrów, Słowaków, wszystkich mieszkańców tego naszego Międzymorza, które nam inni stręczą po to, żeby nas ostatecznie rozegrać, rozprowadzić i wyautować. Otóż ta przyszłość jest tylko w nawiązaniu bezpośrednim do historii wspólnego rządzenia się narodów środkowoeuropejskich w epoce poprzedzającej rozwój imperializmów niemieckiego, rosyjskiego, wspieranych przez tendencje odśrodkowe, przez projekty Mitteleuropy, Judeopolonii, przed nadejściem tej strasznej epoki nacjonalizmów i imperializmów, totalitaryzmów dwudziestowiecznych. Był to raj na ziemi, oczywiście, na miarę możliwości w doczesności. Niczego nie należy idealizować w życiu doczesnym, ale jeśli jest jakaś przyszłość dla narodów środkowej Europy, to tylko taka, w której Polska i Białoruś będą wzajemnie
wspierać swoje istnienie, a nie pohukiwać na siebie, nie szydzić i broń Boże nie wspierać jakiekolwiek tendencje odśrodkowe, destrukcyjne. Nie daj Bóg, żeby Polska miała przykładać rękę polityczną, czy bezpieczniacką, czy wojskową rękę do prób destabilizacji naszego wschodniego sąsiada. Nie daj Bóg, żeby tu w Europie Środkowej miały być realizowane scenariusze wojenne, a są takie scenariusze pisane o zgrozo przez naszych imperialnych sojuszników amerykańskich, takie scenariusze, w których wojsko polskie w ramach wzmacniania i obrony wschodniej flanki NATO miałoby bić się z Białorusinami. Są takie plany. Są takie plany i nie od wczoraj. One były wprost odsłaniane, wykładane, były stręczone, proponowane tu u nas w Warszawie już po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Nasi amerykańscy sojusznicy rysowali taki plan osłony Kijowa przez wyprowadzenie części skromnych przecież, aż nadto skromnych aktywów państwowych, wojskowych, wojska polskiego, wyprowadzenie, no właśnie, z naruszeniem suwerenności Białorusi. To byłaby tragedia dziejowa, gdyby się mieli Moskale i Amerykanie bić w Europie Środkowej, ale polskimi i białoruskimi rękoma. To dopiero byłby straszny koniec kiedyś wielkiej Rzeczypospolitej. Lepiej nawiązujmy do tych pięknych tradycji, lepiej oprzyjmy się o siebie, solidnie zaprzyjmy się nogami i oprzyjmy się o siebie plecami, tak jak ubezpieczają się żołnierze. Nigdy niechaj Polak nie mierzy do Białorusina, niechaj wojsko polskie i wojsko białoruskie nigdy nie ćwiczy takich wariantów gry, które by uwzględniały wzajemne ciosy, rozlew krwi polskiej i białoruskiej. No, tutaj już w strasznie minorowe tony popadłem, no ale nic nie poradzę na to, że o tym właśnie myślę w przedtydzień wyborów na Białorusi. I jakkolwiek wiem, rozumiem, że już tam coraz trudniej znaleźć takich, co by prezydenta Aleksandra Łukaszenkę kochali pierwszą naiwną miłością. Ale też przecież w polityce nie o to chodzi, żeby szukać rozwiązań w stylu mickiewiczowskiego, kochajmy się z pana Tadeusza. Nie o to chodzi, żeby zmierzać do jakiejś idylii, żeby popadać w sentymentalizm. Chodzi o to, żeby przetrwać w tym skrajnie niesprzyjającym otoczeniu geopolitycznym i w tym czasie tak skrajnie niebezpiecznym, przynajmniej do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Mińsk, Warszawa, wspólna sprawa. Nie dajmy się, szanowni państwo, rozegrać i może cud się zdarzy, i może jeśli przetrwamy, to nagle okaże się, że droga do nie przeszłości, bo także i nie należy planować przyszłości w duchu grup rekonstrukcji historycznej, ale droga do utrzymania pokoju w Europie Środkowej będzie dla nas wspólnie osiągalna. Ale nie osiągniemy tego pokoju, stabilizacji, daj Boże, i zdrowia, i dostatku z osobna. Nie będzie
wolnej i bezpiecznej Polski bez Białorusi i odwrotnie. Nie będzie Białorusi, jeśli Warszawa da się do końca rozegrać, ograbić, wystrychnąć na Dudka. Mińsk, Warszawa, wspólna sprawa. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.